Po finałowym sukcesie płakała pani jak dziecko, ale nie można się temu dziwić, bo naprawdę sukces niesamowity i widać, że dużo przede wszystkim zdrowia kosztował was ten Puchar Polski. No dokładnie, płakałam jak dziecko, dlatego że dużo było we mnie emocji, bardzo chciałam wygrać ten puchar. Wszystko układało się po naszej myśli. No, obawiałam się troszkę dzisiaj o naszą fizyczną stronę, ale jednak nie było tak najgorzej, wygrałyśmy i z tego się cieszymy. Podczas Pucharu Świata w Japonii, podczas meczu z Serbią, Michał Kubiak wykonał niesamowitą akcję w obronie i potem Krzysiek Ignaczak powiedział, że wpadł jak dzik w żołędzie. Pani jak ten dzik w żołędzie wpadła co najmniej 3 razy, troszkę się pouszkadzała tu z jednej, tu z drugiej strony. No ale co pokazuje naprawdę, jak zależało pani, jak zależało wszystkim koleżankom. No dokładnie, bardzo mi zależało, ale uważam, że troszkę za blisko był ten stolik i dlatego to chyba to tak wyglądało. Nie robiłam tego z premedytacją, żeby tam zniszczyć ten stolik. No były takie warunki, jakie były. Cieszę się, że wygrałyśmy. Szampana nie było. No wiadomo, że kobieta mniej może wypić od mężczyzny. Już tutaj na hali nie chcieliście zacząć. Michał Winiarski po Pucharze Polski, udzielając wywiadu Polsatowi Sport, no troszkę mu się język plątał. Czy chciałyście PR-owsko tego uniknąć, czy po prostu ten szampan chłodzi się w hotelu? W sumie to tak naprawdę nie wiem, dlaczego nie ma szampana, a odnośnie picia to uważam, że chyba tak pijemy jak gramy, więc będzie dobrze. Oj, to będzie dużo dzisiaj wypitych różnego rodzaju pewnie trunków? Nie wiem, chyba zostaniemy przy jednym rodzaju, bo jak się miesza, to potem jest niedobrze na drugi dzień. Jasne. Proszę powiedzieć jeszcze, ta podróż, wracacie do Dąbrowy zapewne jutro, no bo dzisiaj pewnie byłoby ciężko wrócić. Będziecie świętowały na miejscu, czy może wyjdziecie gdzieś z miasta? Nie, chyba będziemy wracać i będziemy świętować w autobusie, tak mi się wydaje, ale jeszcze nie wiem, co będzie dalej. Wesoły autobus będzie? No bardzo wesoły, na pewno. Jasne.